Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym webinarium. Zanim zaczniemy, prośba o informację na czacie po prawej stronie, czy nas słychać, widać, czy wszystko jest w porządku. Słychać i widać, jest dobrze. Słychać i widać, no sukces. Bardzo się cieszę. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem z Kamilem Wieczorkiem, Partner Solutions Architektem z AWS-a. Dzień dobry, cześć, witajcie. Opowiemy dzisiaj troszeczkę o czymś takim jak Infrastructure as Code. W związku z tym, że mamy tu dzisiaj Kamila, to skupimy się przede wszystkim na chmurze AWS-a. Nasz dzisiejszy program dnia opowiemy sobie, czym jest IAC. Powiemy sobie troszeczkę o zaletach tego, że jednak warto mieć wszystko w kodzie, o podstawowych narzędziach, które do tego celu, żeby mieć infrastrukturę w kodzie służą. Powiemy o Terraformie, o CloudFormation, o Cloud Development Kit. Później przejdziemy do części praktycznej w oparciu o konkretny przykład, o materiały, które Kamil przygotował. Opowiemy też o best practices, o tym, jak to powinno wyglądać. Na końcu, jak zawsze, zaplanowaliśmy sesję pytań i odpowiedzi, dlatego warto jest wykorzystywać specjalny panel po prawej stronie. Nasza sesja będzie nagrywana, będziemy mogli później przesłać Wam link do nagrania po zakończeniu prezentacji. Po prawej stronie w tym panelu, o którym wspomniałem, jest też taka sekcja ankiety. Czujcie się swobodnie, żeby tam na chyba są trzy pytania odpowiedzieć. Bardzo byśmy chcieli Was lepiej poznać, także pod kątem IAC. Dlatego tam warto też zajrzeć. No i sekcja pytania, ta, o której wspomniałem. Tam przez cały czas można wpisywać to, co Wam przyjdzie do głowy, a my spróbujemy na koniec dzisiejszego webinarium troszeczkę odpowiedzi na te pytania udzielić. Co to, Kamil, ruszamy. Przede wszystkim powiemy sobie dzisiaj o tym, czym w ogóle jest IAC. Z czym Wam się kojarzy termin? Infrastructure as Code. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj nie ma żadnego rocket science, to takie podejście, które pozwala nam zapisać naszą infrastrukturę w postaci kodu. W przeciwnym wypadku, gdybyśmy tego nie zrobili w postaci kodu, to musielibyśmy całość albo ręcznie wyklikać, albo wywołać w jakiś inny sposób przy pomocy różnych opcji, które mamy, jeżeli chodzi o środowisko chmurowe. No i jeżeli jeden raz stworzycie sobie infrastrukturę chmurową, ten pierwszy, to prawdopodobnie kompletnie nie poczujecie, na czym polega kwestia. No ale kto dzisiaj używa jednego środowiska? Przede wszystkim bardzo szybko pojawia się potrzeba postawienia drugiego środowiska, na przykład stage'u czy proda, jeżeli zaczynaliśmy od dewa. No i w tym momencie już powielanie kilkakrotne tych samych czynności, stawianie infrastruktury zaczyna być uciążliwe, no i pojawia się też dodatkowy problem, mogą pojawiać się różnice pomiędzy tymi infrastrukturami, więc na dłuższą metę samo zarządzanie czy tworzenie dodatkowych środowisk ręcznie zaczyna być kłopotliwe. No i wtedy właśnie z pomocą przychodzą nam narzędzia, które tutaj zostały wypisane po prawej stronie, w prawej części slajdu. Dlaczego? Dlatego, że możemy w kodzie niejako określić, jak powinna wyglądać infrastruktura, a potem wywoływać albo tę infrastrukturę jakąś kolejną, albo zmiany w niej zawsze, kiedy przyjdzie taka potrzeba. No i tutaj w kółeczku Terraform, AWS CloudFormation i Cloud Development Kit to są, tak jak powiedziałem, te narzędzia, te rzeczy, o których dzisiaj będziemy przede wszystkim mówić. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zanim poopowiadamy sobie o tych trzech usługach, narzędziach, to zalety, bo warto jest się dobrze do tego przygotować. Dlaczego warto mieć wszystko w kodzie? To są tylko niektóre argumenty za. Jak będziecie jeszcze bardziej zgłębiać temat, to znajdziecie cały szereg jeszcze innych, to są takie najbardziej chyba przekonujące, też biznesowe, bo często zdarza się tak, że deweloper czy DevOps jest przekonany do tego, że takie rozwiązanie jest dobre, ale biznes się zastanawia, no, czy to na tym etapie ma sens, więc my sobie troszeczkę powiemy o zaletach tego, żeby mieć wszystko w kodzie. Pierwszy argument, to już przed chwilą o nim powiedziałem, zasygnalizowałem przy okazji poprzedniego slajdu, Dzisiaj oprócz środowiska produkcyjnego naturalną rzeczą, i tak to powinno wyglądać, jest to, że mamy środowiska deweloperskie, testowe, UAT albo jeszcze jakieś inne. No i logiczna rzecz, ta infrastruktura powinna wyglądać identycznie, bo to o to w tym chodzi, żeby te infrastruktury były względem siebie takie same. W przypadku postawienia wszystkiego w kodzie zawsze osiągamy konkretny efekt końcowy. I o to nam chodzi. Mamy takie konkretne usługi na końcu mieć, więc nie ma nic łatwiejszego niż przygotować sobie taką infrastrukturę w kodzie i potem wywołać każde kolejne środowisko wtedy, kiedy będzie Wam ono potrzebne. To się sprawdza, zwłaszcza w przypadku testowania, wtedy, kiedy wprowadzamy jakieś zmiany, czy mamy jakieś rzeczy, które chcielibyśmy przetestować, na zasadzie testów automatycznych albo jakiejś analizy, to łatwo jest na bieżąco sprawdzać błędy, wszystko mieć w kodzie. I z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz. Dzięki temu tak naprawdę mamy możliwość kontroli wersji. Jeżeli chcemy wrócić do poprzedniego stanu, bo coś poszło nie tak, albo jest jakaś rzecz, której nie do końca chcieliśmy, żeby taki był efekt końcowy, nie do końca dobre rozwiązanie, to łatwo jest przeanalizować historię zmian, wrócić i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wszystko dzięki temu, że mamy kod. I przechodzimy do takiego podstawowego, chyba biznesowego argumentu. Oszczędność. To jest bardzo lubiane słowo, dlatego że jeżeli mamy wszystko w kodzie, to zaoszczędzimy zarówno czas potrzebny na postawienie każdego kolejnego środowiska, a że czas to pieniądz, to zaoszczędzimy też koszt potrzebny na postawienie infrastruktury, każdej kolejnej, kiedy pojawi się taka potrzeba. To jest argument przekonujący pod względem biznesowym przede wszystkim, ale też w praktyce jest to dobre dla każdego, no bo nikt nie chciałby marnować swojej energii na wtórne stawianie czegoś, co już stoi. Już pomijam ten szczegół, że próbujcie postawić to identycznie, nie uniknąć błędów. To zdecydowanie warto już na samym początku jest sobie przygotować to w kodzie, żeby później móc wykorzystać. To jest taki, może czas wyjściowy, on jest trochę większy pewnie, bo trzeba to wszystko dobrze poukładać, ale wszystko nam się zwraca z nawiązką. Kolejny argument to bezpieczeństwo. Zgodnie z metodologią Infrastructure as Code, to już od samego początku wszystkie zabezpieczenia, wszystko konfigurujemy tak, jak to w procesie DevOps powinno wyglądać. W związku z tym nie musimy się martwić, że później każdą kolejną rzecz, którą stworzyliśmy, czy każde kolejne dodatkowe środowisko trzeba indywidualnie gdzieś tam zabezpieczać. I jeszcze jeden argument, ostatni, prawie, tu celowo w nawiasie, gotowa dokumentacja. Bo jeżeli dobrze stworzymy kod, to jest to ważny element takiej dokumentacji. Mając infrastrukturę w postaci kodu, często wystarczy przeczytać ten kod, żeby już mieć pojęcie, jak wygląda środowisko. Wiadomo, że nie zastąpi nam to takiej porządnie, dobrze stworzonej dokumentacji, no ale zawsze jest prościej. Stąd się tutaj pojawił wyraz prawie. W związku z tym już mamy taki wgląd w rzeczy infrastrukturalne, w to, co jest na środowisku, na pewno sporo rzeczy nam ułatwia. A teraz powiemy sobie troszeczkę o tym, jakie narzędzia mogłyby być użyteczne, jeżeli chodzi o infrastrukturę w kodzie w chmurze AWS. Pierwsze, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć, to Terraform. Prawdopodobnie większość z Was zarówno o Terraformie, jak i o AWS CloudFormation już słyszała. Najpierw powiemy sobie troszeczkę o Terraformie. To jest takie narzędzie, które właśnie do tego celu służy, żeby modułowo skonfigurować infrastrukturę i żeby później móc sobie nią w łatwy sposób zarządzać. W Terraformie zapisujemy to, jaką infrastrukturę chcemy docelowo uzyskać i tak naprawdę kompletnie nie interesuje nas, jak to się później dzieje, jaką drogą to uzyskamy, bo w zasadzie liczy się efekt. Jak to działa w praktyce? Tutaj pozwoliłem sobie pożyczyć taki fajny schemat z BigQuery. Tak naprawdę musimy stworzyć plik z rozszerzeniem TF. Terraform używa łatwego do zrozumienia języka HCL, HashiCorp Configuration Language. Tam dookreślamy w prosty, łatwy sposób, jak ma wyglądać infrastruktura. Przepuszczamy w zasadzie ten plik przez Terraforma i on w efekcie końcowym tworzy infrastrukturę. Tutaj w chmurce mamy zarówno chmurę AWS-a, jak i innych dostawców. Tak naprawdę z Terraforma możemy korzystać przy okazji różnych dostawców, różnych technologii. Ponad 100 dostawców technologii współpracuje z Terraformem. W związku z tym, jeżeli korzystamy z różnych rozwiązań, nie tylko typowo AWS-owych, o nich powiemy przy okazji CloudFormation, to Terraform będzie dobrym rozwiązaniem. Jeszcze jest tutaj na grafice, na wykresie taki plik tf-state. To jest stan naszej infrastruktury, czyli jeżeli już infrastruktura istnieje i chcemy coś w niej zmienić, jest jakaś bieżąca konfiguracja, to Terraform pobiera dane zarówno na temat tego, jak chcielibyśmy, żeby docelowa infrastruktura wyglądała, porównuje to z obecną konfiguracją i tworzy nam efekt końcowy. Ten plik tf-state możemy utrzymywać zarówno lokalnie, możemy go utrzymywać w jakimś innym repozytorium, ale w związku z tym, że rozmawiamy o chmurze AWS-a, to prawdopodobnie najlepszą i najszybszą metodą, jeżeli chodzi o współdzielenie zasobów, będzie to, żeby umieścić go w usłudze S3. W praktyce Terraform to są takie 4 komendy. Pierwsza to taka, która inicjuje katalog roboczy. Terraform sobie dociąga wszystkie pliki konfiguracyjne, wszystko to, co jest nam niezbędne do stworzenia efektu końcowego, do tego, co będzie nam na końcu potrzebne. Później plan, czyli on tworzy w zasadzie plan czynności, które są do wykonania. Na tym etapie sprawdzamy, czy nie ma błędów. Apply, wprowadzamy zmiany na infrastrukturze. Dzięki temu ona wygląda dokładnie tak, jak chcemy. Jeżeli wszystko jest OK, jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, to wdrażamy całość produkcyjnie. No i ostatni etap, usuwamy rzeczy, które są już nam niepotrzebne. To Terraform. Drugą rzeczą, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, jest AWS CloudFormation. Teraz o tym kilka słów. To specjalny, dedykowany serwis AWS-a. On pozwala uruchamiać zasoby, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim w chmurze Amazona. Na początek, tak samo jak tam to miało miejsce, tworzymy sobie plik tekstowy, tutaj nazwany jest template'em, taki szablon, w którym definiujemy, jak chcielibyśmy, żeby infrastruktura wyglądała, jakie zasoby będą nam potrzebne w AWS-ie. To jest zgodnie ze standardem JSON-a albo YAML-a, w zależności od tego, jak nam wygodniej. Tak to możemy zrobić. W drugim etapie już sprawdzamy sobie po zauploadowaniu szablonu, testujemy, poprawiamy, co trzeba i, uwaga, niespodzianka, tak jest, powstaje nam tak zwany stack, czyli stos, dokładnie taki zestaw usług AWS-owych, jaki sobie ustaliliśmy, taki, jak jest nam potrzebny do pracy. I tu na czwartym slajdzie, czwarty etap, już później zarządzamy tymi stosami, możemy sobie je wyodrębniać dalej w stack seksy. Później Kamil troszeczkę praktycznie opowie o CloudFormation, o tym, jak to mogłoby wyglądać. W CloudFormation mamy stosy, w Terraformie mamy moduły. One pozwalają nam pracować w sposób wydajny. Co byście wybrali? No tutaj też będziemy dzisiaj jeszcze o tym mówić, ale prawdopodobnie to jest bardzo indywidualna decyzja. Czy zdecydujemy się na użycie CloudFormation, czy Terraforma, tu trzeba wziąć pod uwagę cały szereg różnych czynników. Takie proste i najbardziej logiczne rozróżnienie jest takie, że jeżeli pracujemy głównie z zasobami AWS-a, to CloudFormation będzie pierwszym wyborem, on jest w całości w chmurze, nie mamy nic lokalnie i dzięki temu działa to jak należy, a jeżeli mamy jakieś usługi czy narzędzia innych dostawców, to tutaj warto jest się zastanowić nad wykorzystaniem Terraforma. Ale jeszcze jedno bardzo zgrabne narzędzie, o którym dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć, to Cloud Development Kit. Co w nim takiego niezwykłego? Tak naprawdę nie musimy ustawiać pliku konfiguracyjnego albo template'a zgodnie z jakimiś typowymi kryteriami, tylko każdy ma jakiś swój ulubiony język programowania, można zakodować własną infrastrukturę chmurową z wykorzystaniem takich języków, jakie tutaj są widoczne na slajdzie, czyli Pythona, JavaScriptu, TypeScriptu, Javy albo C#. To jest dużo wygodniejsza sprawa, no bo już nie musimy żadnej nowej składnicy sobie nią zawracać głowy czy komplikować. W praktyce działa to bardzo podobnie. Cloud Development Kit służy nam do generowania szablonów, czyli posługując się tymi językami, którym z tych języków, o których wspomniałem, definiujemy infrastrukturę, która będzie nam potrzebna. To jest całkiem przyjemne, skoro znamy ten język. W efekcie CDK wywołuje szablon z CloudFormation, a jak już mamy gotowy szablon, to jest już tylko żabi skok, niewielka droga do tego, żeby wygenerować infrastrukturę taką, która jest nam potrzebna w chmurze AWS. Całość realizujemy przy pomocy command line'a, wiersza poleceń, jasno, wygodnie i przyjemnie. To takie krótkie wprowadzenie teoretyczne na temat tego, na temat narzędzi, na temat tego, jak byśmy mogli sobie postawić infrastrukturę w kodzie. A teraz już oddaję głos Kamilowi, który opowie nam troszeczkę bardziej praktycznie, coś nam jeszcze przy okazji pokaże. Tak jest, głównie właśnie będę pokazywał. Widziałem gdzieś na czacie, że występuje pogłos. Arturze, ja w miarę dobrze słyszałem Samuela, nie miałem żadnych pogłosów, więc mam nadzieję, spróbuj może, nie wiem, przepiąć się na kabel, tak, Łukasz potwierdził, że jest OK, albo może spróbuj się jeszcze raz podłączyć. Z mojej strony wygląda OK, mam nadzieję, że się uda poprawić tutaj jakość. Dobra, słuchajcie, co dla Was przygotowałem dzisiaj, to głównie dwie rzeczy. Za chwileczkę pokażę Wam konsolę CloudFormation i jeden taki przykładowy template, gdzie mamy opisaną podstawową, myślę, taką architekturkę małej aplikacji webowej i zobaczymy sobie, w jaki sposób taki template wygląda, w jaki sposób jest napisany, co w nim się znajduje, omówimy sobie kilka takich podstawowych elementów template'u CloudFormation, pokażemy sobie, w jaki sposób CloudFormation przyjmuje takie template'y, w jaki sposób ona tworzy i co możemy faktycznie zobaczyć w konsoli usługi CloudFormation, a później przejdziemy już sobie do tematu CDK, czyli Cloud Development Kitu, gdzie również po prostu pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą CDK możemy stworzyć kilka zasobów, możemy je zupdate'ować, a następnie pokażemy sobie troszeczkę bardziej rozbudowany scenariusz, gdzie bardzo szybko, zresztą zobaczycie, nie będę Wam mówił, sami zobaczycie, można będzie właśnie stworzyć taką już dużo bardziej zaawansowaną architekturę, w zasadzie w przeciągu kilku sekund, korzystając z tego, co wcześniej już AWS dla Was przygotował w postaci Constructs Library, o której za chwileczkę powiem, a więc tej bibliotece gotowych rzeczy, które Wy możecie reużywać. Dobrze. Dajcie mi sekundkę, ja udostępnię ekran. Wybieram ekran. I potwierdźcie proszę, że widzicie Cloud9. Jeśli Samuel mógłbyś chociażby głosowo, dźwiękowo powiedzieć, będzie super. Twierdzę, jest. Dobra. Ekstra, dobra. No i teraz tak, słuchajcie, na potrzeby dzisiejszego pokazu używam sobie oczywiście chmurowego ID, a więc Cloud9, natomiast to nie jest naszym clue dzisiejszego spotkania. Clue będzie oczywiście na sam początek CloudFormation i mam tutaj przykładowy jeden template. Za chwileczkę, słuchajcie, opowiemy sobie o tym, co tutaj są za sekcje, co one robią tak naprawdę i opowiemy sobie o zasobach i różnego rodzaju funkcjach, które tutaj są w tym templecie. Natomiast, żeby później nie czekać na to, aż te zasoby się zrobią, poproszę Was, żebyście na ten moment zapomnieli troszeczkę o tym templecie. Przejdę tutaj do CloudFormation i po prostu rozpoczniemy tworzenie takiego stacku. Później znowu wrócimy do tego template'u i opowiemy sobie, co w nim jest, tak żeby po prostu w tle nam ten stack się tworzył. I teraz słuchajcie, jestem w konsoli CloudFormation. Pierwszy etap, pierwszy krok, no to jest oczywiście podanie templatki. Templatki, która opisuje tą infrastrukturę, którą dla nas CloudFormation ma stworzyć. I mamy tutaj trzy opcje. Albo mamy możliwość tutaj podania templatki, która już istnieje. Ja właśnie coś takiego zrobię, podając link do bucketu, obiektu konkretnie w S3, gdzie znajduje się mój JSON. Możemy również bezpośrednio z naszego komputera tutaj zaploadować taki plik. Możemy jeszcze ewentualnie wykorzystać jakiś samplowy template, który AWS dla nas udostępnia. Bądź też możemy skorzystać z graficznego narzędzia, które za pomocą drag and dropa, mieliśmy po lewej stronie taki designer, moglibyśmy po prostu wizualnie tworzyć naszą infrastrukturę i na podstawie tego, co my wyklikamy, CloudFormation zbudowałby template i wdrożył to później na naszym koncie AWS-owym. Ja natomiast taki template mam, podałem ścieżkę do niego, klikam next. Stack name, oczywiście musimy tutaj podać nazwę naszego stacka, niech to będzie moja apka 1 i parametry. Słuchajcie, do parametrów za chwileczkę wrócimy w momencie, w którym będziemy omawiali sobie ten template. Parametry z grubsza jest to konstrukcja w CloudFormation, która umożliwia dostosowanie naszego stacka, który zostanie stworzony, właśnie o parametry, które wybieramy podczas deployowania takiego stacka. A więc załóżmy, że mamy templatkę i ona jest wykorzystywana przez kilka różnych business unitów w naszej organizacji, w różnych lokalizacjach i za każdym razem, kiedy dany administrator, dany gość od infrastruktury chce odpalić taki stack, zawsze w momencie odpalania będzie miał tutaj konieczność wybrania parametrów i te parametry są zdefiniowane właśnie w tamtym pliku JSON, o którym sobie za chwileczkę powiemy i zaraz zobaczycie, w jaki sposób tam to wygląda. I parametry dwa, które musimy w tej chwili podać, parametry dwa, które musimy tutaj podać, to po pierwsze instance type, i po drugie key name, czyli parę kluczy, za pomocą których będziemy się łączyli do instancji, które taki stack nam stworzą. Klikam nexta, kilka dodatkowych rzeczy, na ten moment nie będziemy się na nich skupiali. Z ciekawszych momentów tutaj mamy możliwość ustalenia polityk związanych z tym, w jaki sposób będzie się zachowywał ten nasz stack w momencie, w którym będziemy chcieli go update'ować. Które zasoby chcemy, żeby faktycznie się zupdate'owały, bo jak wiemy, że niektóre zasoby, jeżeli będziemy chcieli dokonać na nich zmian, będą wymagały na przykład jakiegoś przestoju. Czasami byśmy tego nie chcieli, bo dla przykładu tworzymy środowisko produkcyjne, jest tam jakaś baza danych i chcemy ją podmienić i nie chcielibyśmy, żeby to było w jakichś business hourach, więc możemy sobie zdefiniować tutaj politykę, żeby nawet w momencie, w którym taka osoba przez pomyłkę zrobi taką zmianę, która niejako będzie próbowała wymusić zmianę w takiej bazie danych i jej usunięcie, możemy również tutaj zaimplementować takie polityki, które powiedzą, że nie, taki zasób w momencie, w którym chcemy mieć jakiś update, będzie zostawał w takim stanie, jaki został inicjalnie stworzony. No ale dobrze, klikamy nexta, mamy podsumowanie wszystkiego, scrolluję się znów na dół i klikam create stack. No i dobrze, w międzyczasie tutaj ten nasz cały stack, wszystkie zasoby będą tworzone i wrócę, słuchajcie, do naszego Cloud9, żeby wam pokazać ten template. I teraz tak, pamiętacie, w konsolce mieliśmy właśnie parametry. I parametry to są właśnie konfiguracja, która jest wymagana na etapie tworzenia takiego stacka na podstawie template'u. I tutaj mieliśmy właśnie instance type, gdzie mieliśmy wybrany T2 small, ale mamy tutaj również dopuszczalną listę wartości, które taki użytkownik, taki administrator w trakcie tworzenia takiego stacka może wybrać. I keyname, czyli tak jak widzieliście, miałem w pop-upie, znaczy nie w pop-upie, tylko z drop-downu możliwość wyboru pary kluczy, które już wcześniej były na moim koncie i właśnie takie pole wyszukało dostępne pary kluczy i pokazało mi je do wyboru i ja wtedy wybrałem swoje klucze. Zjeżdżam troszeczkę niżej, resources. Jest to w zasadzie najważniejsza część całej templatki CloudFormation, bo to właśnie w tej sekcji opisujemy, co chcemy, żeby dla nas CloudFormation zrobiło. I słuchajcie, mamy tutaj rodzaj, nazwę i propertiesy takiego resource'a. Widzimy tutaj, że tworzymy na początku VPC, następnie subnety, tych subnetów jest kilka, i widzimy poszczególne ich propertiesy. Teraz zobaczycie też niektóre rzeczy typu FN join, to są tak zwane intrinsic functions, które pozwalają nam zaimplementować pewną małą, prostą logikę w naszych templatkach. Mamy też możliwość referencji, czyli wspominania gdzieś w naszym templecie wartości bądź nazw z innych zasobów, bądź też inne zasoby chcemy jakoś referować. I tutaj mamy kilka subnetów, Internet Gateway, połączenie tego, root tables, wpisy do tablic rutujących i tak dalej, i tak dalej. Mamy również load balancera i koniec końców mamy tutaj około 260 linijek. Na samym końcu po resursach mamy jeszcze sekcję outputs. I sekcja outputs służy nam do tego, że po stworzeniu takiego stacka możemy po prostu uzyskać pewne informacje z automatu od CloudFormation. I przykładem tego świetnym jest właśnie DNS, takiego load balancera, które dla nas CloudFormation stworzy. Dobrze, zerknijmy do konsolki CloudFormation, czy może nasza apka już się stworzyła, jeszcze nie, więc musimy troszeczkę poczekać, natomiast pokażę Wam w międzyczasie, co tutaj możemy podpatrzeć. Po pierwsze, odświeżę tutaj eventy i widzimy krok po kroku, co tutaj jest dla nas tworzone. I tak jak widzieliście, wszystkie te zasoby, które mieliśmy opisane w tej templatce, krok po kroku dla nas są tutaj tworzone i widzimy status, czy one zostały już stworzone, czy jest creating progress. Odświeżę jeszcze raz. Dobrze, tablice rutujące się populują. Możemy zerknąć na zakładkę resources i tutaj zobaczymy konkretne już zasoby, czyli tak jakby fizyczne w naszym koncie AWS-owym, które na podstawie tej templatki zostały stworzone, a w zakładce outputs w momencie, w którym ten całe tworzenie naszego stacka zostanie już zakończone, tutaj zobaczymy właśnie chociażby tą DNS value. Słuchajcie, tutaj jeszcze zostawimy to, niech to się skończy, żeby później zobaczyć te outputy. Co bym chciał Wam jeszcze pokazać tutaj z poziomu CloudFormation, to coś, co się nazywa Stack Sets. Jak myślę, że dobrze wiecie, jedną z najlepszych praktyk tworzenia kont w AWS-ie, tworzenia architektury, środowiska w AWS-ie jest korzystanie z wielu kont AWS-owych. Więc również CloudFormation musi mieć możliwość deployowania naszych templatek infrastruktury w miarę szybko pośród kilku kont AWS-owych, pośród różnego rodzaju regionów. I za tą funkcjonalność właśnie odpowiadają stack sety, a więc sety różnych stacków zdeployowanych na różnych kontach bądź też w różnych regionach. W jaki sposób to wygląda mniej więcej? Początek takiego procesu tworzenia infrastruktury jest bardzo podobny, a więc wybieramy templatkę, na podstawie której będzie tworzona taka infrastruktura. Stack set name, mój stack set, niech to będzie. Parametry, dokładnie to samo, co widzieliśmy, tak właśnie wygląda nasz template. Kliknę nexta. Tagi, permission, zostawiamy wszystko tak jak jest i zobaczcie, najważniejsza część funkcjonalności stack setów to właśnie po pierwsze konta AWS-owe i tutaj mamy możliwość odpalenia i wylistowania konkretnych numerów kont, na których chcemy, żeby ta templatka była możliwość jej odpalenia, bądź też, jeżeli pamiętacie taką usługę jak AWS Organizations, za pomocą której zarządzacie właśnie tymi różnymi kontami, możecie również deployować to do tak zwanych organizational units. Organizational units to jest takie logiczne grupowanie kilku kont AWS-owych, a więc kolejny jakby troszeczkę poziom abstrakcji, który pozwala nam zgrupować kilka kont AWS-owych w jedną grupę. Specyfikujemy konta i ewentualnie jeszcze możemy tutaj pododawać różne regiony, w których pozwalamy, aby takie stack sety były deployowane. I w momencie, w którym my konfigurujemy taki stack set, w konkretny już wdrożony konkretna już wdrożona infrastruktura w danym koncie, w danym regionie, to jest stack set instance, czyli instancja tego całego naszego stack seta w danym regionie na danym koncie. Co jeszcze? Myślę, że to się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej, kilka miesięcy temu albo kilka tygodni temu, to, że historycznie stack sety działały w ten sposób, że nie można było jednocześnie w tym samym czasie odpalać infrastruktury w wielu regionach na wielu kontach. Było to po prostu sekwencyjne działanie. Ostatnio również jest taka możliwość, żeby to działo się mniej więcej w tym samym czasie, czyli możemy paralelizować takie tworzenie infrastruktury na różnych kontach w różnych regionach. Dobrze, wróćmy do tych naszych stacków. Zobaczmy, czy ta pierwsza nasza aplikacja już się stworzyła. Widzimy, że OK, moja apka działa i mamy status Create Complete, a więc wszystkie te zasoby, o które prosiliśmy w templacie, zostały stworzone. I słuchajcie, zerknę sobie na zakładkę Outputs i widzimy to, o co prosiliśmy, a więc Load Balancer DNS Name. Otwórzmy w kolejnej zakładce i zobaczmy, mamy działającą aplikację, która jest jeszcze na froncie, ma load balancera, stworzyliśmy całą sieć i to wszystko na podstawie właśnie templatki, którą możemy reużywać, możemy przechowywać w gicie, pracować nad nią i dzielić się w swojej organizacji i zaimplementować ją właśnie zgodnie z najlepszymi praktykami w naszej organizacji. Dobra. To na ten moment, jeżeli chodzi o pokazanie takiego prostego przykładu CloudFormation. Dlaczego zaczęliśmy od CloudFormation? Dlatego, że CDK, do którego teraz przejdziemy, w zasadzie wykorzystuje również CloudFormation. Więc żeby później też zobaczyć, w jaki sposób CDK działa, musieliśmy najpierw zrozumieć, jak wygląda CloudFormation. A więc dobra, przejdźmy teraz do CDK i teraz pokażę Wam tak naprawdę dwa scenariusze. Jeden bardzo prosty, gdzie stworzymy po prostu bucket w S3, a drugi troszeczkę bardziej złożony. Pierwsze, co chcę zrobić, to stworzyć directory pod naszą nową aplikację i to zrobimy jako pierwszy etap tak naprawdę tworzenia aplikacji za pomocą CDK, to jest tak zwany CDK init. I teraz już kopiuję komendę. CDK init, który tworzy dla nas strukturę wszystkich potrzebnych nam zasobów, folderów i plików, które później służą nam do budowania gotowej templatki CloudFormation, którą później CloudFormation weźmie i stworzy naszą infrastrukturę. Jeżeli macie zainstalowanego Gita na swojej maszynie, to z automatu taka directory właśnie będzie naszym repozytorium Git i widzimy, że jesteśmy już w master branchu. I teraz, słuchajcie, pokażę Wam po lewej stronie, jak wygląda drzewko wszystkich rzeczy, które tutaj nam ten init stworzył. Najważniejsze rzeczy, które nam będą potrzebne, to lib. Tutaj zobaczymy plik, który tak naprawdę będzie nam definiował, co faktycznie zostanie stworzone na podstawie naszego kodu, czyli jakie dokładnie resursy będziemy chcieli, żeby CloudFormation dla nas zrobił. Teraz jedna rzecz, o której nie wspomniałem, to to, że przy pisaniu inita wybrałem tutaj język TypeScript. I tutaj językami, którymi możecie się jak najbardziej posługiwać, jest jeszcze JavaScript, Java, Python czy C Sharp. Jeżeli chodzi o roadmapę, bo oczywiście to jest projekt, który publicznie możecie podejrzeć, to jeszcze jest niebawem, będzie dostępny Go. I teraz słuchajcie, co będziemy chcieli zrobić, to prosty bucket S3. I co musimy teraz zrobić, to ściągnąć sobie z tej biblioteki gotowych konstruktów package, który będzie nam umożliwiał wykorzystanie właśnie kodu związanego z S3. Więc teraz wykorzystam sobie Node Package Managera po to, żeby ściągnąć paczkę związaną z AWS S3, po to, żeby za chwilę ją wykorzystać w moim kodzie na górze. I teraz w naszym kodzie na górze, co będziemy potrzebowali, to oczywiście zaimportowanie takiej paczuszki. Więc edytuję teraz cały nasz ten Hello CDK stack TypeScriptowy. Zaimportowałem tutaj biblioteczkę AWS S3 i co teraz będę chciał zrobić, to po prostu wsadzić tutaj nowy bucket. I teraz zobaczcie, przykleję tutaj moją komendę i widzimy tutaj bardzo prostą, szybką komendę. Tworzymy nowy bucket. I standardowo mamy tutaj trzy tak naprawdę rzeczy, propertiesy takiego nowego zasobu. Po pierwsze scope, który umożliwia nam tak naprawdę stworzenie hierarchii w ramach całego naszego stacku, który tworzymy w CDK. Kolejna rzecz to jest ID, które logicznie separuje dany resource w naszym całym stacku i Kolejna rzecz to jest lista wszystkich propertiesów, które chcemy, za pomocą których chcemy skonfigurować taki bucket. No i dobrze, w zasadzie mamy wszystko, co nas interesuje, jeżeli chodzi o sam taki bucket S3, więc zobaczcie, że w zasadzie jedyne, co zrobiliśmy tutaj, przekleiliśmy to dwie linijki kodu, powiedzmy, że 3. Zapisuję ten plik, wyczyszczę tutaj sobie terminal i słuchajcie, to co będę Wam chciał jeszcze powiedzieć, to operacja, która się nazywa CDK Sync. Ta operacja pozwala na przeprocesowanie właśnie tego pliku typeskryptowego i pokazanie nam, w jaki sposób wyglądałby plik, który byśmy mogli wykorzystać do stworzenia naszej infrastruktury w CloudFormation. I teraz dostaliśmy tutaj w odpowiedzi YAML-owy plik i teraz zobaczcie, oj, przepraszam, mam za scrolla, sekcja resources, a więc to, co sobie również pokazywaliśmy w tym templacie poprzednim i mamy tutaj naszego bucketa, type AWS S3 bucket, properties, versioning configuration, mamy enabled, dokładnie tak samo jak mieliśmy na górze w takiej naszej templatce i taki gotowy YAML jest dla nas dostępny, jest gotowy do wdrożenia. Co jeszcze możemy podpatrzeć, to zobaczcie, że pojawiła nam się tutaj dyrektory CDK out i tutaj z kolei możemy sobie podpatrzeć dokładnie to samo, tylko że w JSONie. I teraz skorzystaliśmy z TDK po to, żeby szybciutko w naszym języku stworzyć taką best practice konfigurację albo templatkę, którą możemy albo stąd wziąć, skopiować sobie, gdzieś wrzucić w naszego Gita, w naszą lokalizację albo S3 i następnie skorzystać sobie natywnie z CloudFormation, albo możemy również skorzystać z CDK po to, żeby odpalić taki stack. I to robimy za pomocą CDK Deploy. I teraz, co zrobi CDK, to właśnie weźmie tą templatkę i za pomocą CloudFormation stworzy nam cały ten stack. Teraz przełączę się na okienko CloudFormation i zobaczcie, że faktycznie coś tutaj nam się dzieje, a więc mamy Creating Progress, Hello CDK Stack, przeklikajmy się na eventy, zobaczmy, co tutaj się dzieje, OK. Nawet chyba już nam się skończyło. Nie, jeszcze nie. I po prostu krok po kroku wszystko to, co tam opisaliśmy, a więc ten jeden bucket został nam stworzony. Możemy się nawet przeklikać do S3, żeby zobaczyć, czy on faktycznie tutaj jest. CDK Toolkit, jeszcze go nie ma, no dobrze, to wróćmy z powrotem do CloudFormation. OK, już się zakończył, ale zobaczmy w resursach, co tutaj powstało. OK, powstał nasz bucket, jest tutaj widoczny, możliwe, że nawet go tam nie zauważyłem na poprzednim ekranie S3. Dobrze, i teraz mamy stworzone, skorzystaliśmy z TDK po to, żeby nam stworzył taki template i żeby nam stworzył już konkretną taką infrastrukturę. Teraz zobaczmy, w jaki sposób on się zachowa, jeżeli będziemy chcieli zmodyfikować taką naszą infrastrukturę. Więc teraz słuchajcie, wyczyszczę sobie ekran, tutaj zamknę ten plik, wracam do naszego typeskryptowego fajla, gdzie definiujemy naszą infrastrukturę i zmienię naszą konfigurację S3. I nasza nowa konfiguracja S3, oprócz tego, że będzie version true, jeszcze będzie miała coś, co się nazywa removal policy. I teraz standardowo CloudFormation w momencie, w którym usuwa nasz stack, w momencie, w którym mamy jakieś obiekty w naszym buckecie, no to ona po prostu nie usuwa tego bucketu, nie usuwa tych obiektów. A my chcemy wymusić, żeby tak robiła za pomocą dodatkowych konstruktów. A więc dokonujemy małej zmiany w konfiguracji takiego S3, zapiszę sobie ten nowy plik i teraz kolejną rzeczą, którą nam dostarcza właśnie CDK, to sprawdzenie tego, jakie są różnice. I robimy to za pomocą polecenia CDK div, który skontaktuje się z naszym kontem, sprawdzi, co zostało poprzednio stworzone w naszym stacku, porówna to do tego, jaki jest aktualnie docelowy stan opisany w tym fajlu i pokaże nam podsumowanie wszystkich zmian, jakie nastąpią w momencie, w którym będziemy chcieli zaaplikować te zmiany. Mamy tutaj 3 sekcje dotyczące IAM-a, czyli konfiguracje dotyczące bezpieczeństwa, parametrów i też zasobów. I mamy tutaj podsumowanie tego, co zostanie stworzone jako nowe zasoby, a co zostanie ewentualnie modyfikowane, czyli jakie zmiany zostaną wprowadzone na naszym koncie. Jeżeli wszystko nam to pasuje, to w zasadzie możemy kliknąć CDK Deploy. Prawdopodobnie za chwilę zostaniemy zapytani o to, czy jesteśmy pewni tych wszystkich zmian, głównie związanych z bezpieczeństwem, które zostaną wprowadzone na naszym koncie. Dokładnie tak się stało. Klikam yes, wpisałem yes i taki nasz stack zostanie w tym momencie zupdate'owany. Wrócę teraz do CloudFormation Console i zobaczcie, tutaj jeszcze nic się nie dzieje. OK, już widzimy, że jest update in progress. I teraz co wam chcę pokazać, to change sety. Change sety to jest właśnie funkcjonalność CloudFormation, która umożliwia nam update'owanie i dokonywanie zmian na naszych stackach CloudFormation i właśnie CDK korzysta z tej funkcjonalności change setów po to, żeby takie zmiany wprowadzać. Możemy sobie podejrzeć takiego change seta i on nam podsumuje również to, co zostało dodane, co zostało zmodyfikowane i oczywiście co możemy zrobić, to ustawić dla przykładu sobie dodatkowo jakiś kanał SNS-owy, który będzie nas powiadamiał o tym, jeżeli jakieś zmiany w naszym stacku mają zamiar się odbyć albo jakieś zostały tutaj wprowadzone. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć tutaj na tym etapie, to co jeszcze możemy zrobić w naszym stacku. W Stack Actions mamy takie 2 rzeczy jak View Drift Results albo Detect Drift. I drift to jest po prostu rozpoznanie różnic pomiędzy naszą deklarowaną infrastrukturą, czyli taka jest, jaka jest w naszej aktualnej templatce, a faktyczną, fizyczną, uruchomioną infrastrukturą. A więc w momencie, w którym tworzymy jakiś bucket albo po prostu infrastrukturę i nagle manualnie za pomocą albo konsoli, albo CLI modyfikujemy ją, usuwamy chociażby jedną instancję, usuwamy jakikolwiek zasób, to właśnie drift służy do tego, żeby sprawdzać stan naszej aktualnej architektury versus to, co zaimplementowaliśmy w templatce. No dobrze, coś, co jeszcze chciałbym wam pokazać, kolejny use case tak naprawdę wykorzystania, no bo stworzenie jednego bucketu, no nawet za pomocą konsoli jest dość proste i szybkie, ale co chciałbym wam teraz pokazać jeszcze, to drugi taki troszeczkę większy projekcik. Więc teraz słuchajcie, tutaj ten cały stack się zupdate'ował, wyczyszczę tutaj to wszystko, zamknę ten plik i stworzymy nowy projekt. Nowy projekt, który będzie polegał na tym, że stworzymy sobie serwis na Fargate'cie właśnie za pomocą CDK. I teraz również to zrobimy za pomocą TypeScripta, a więc zainicjalizujemy taki projekt w naszej nowej lokalizacji, gdzie będzie cała nasza aplikacja CDK-owa. Zrobimy init. Teraz niech się tutaj zapadnie nasze całe drzewko Hello CDK i otworzę nam nasz nowy folder, gdzie będziemy budowali nową aplikację, gdzie jest My ECS Construct. OK, wszystko jest gotowe. I teraz, co będziemy chcieli zrobić, to stworzyć właśnie cały nasz serwis Fargate'owy i potrzebujemy do tego kilka paczek właśnie związanych chociażby z ECS-em czy z VPC. Więc znów wykorzystam NPM-a po to, żeby zainstalować kilka paczek związanych z EC2, z ECS-em i zobaczcie, tutaj jest coś, co się nazywa AWS ECS Patterns. I teraz oprócz tego, że są konstrakty, czyli jest ta biblioteka konstraktów, a więc konkretnych już gotowych zasobów, które możemy reużyć właśnie w aplikacjach CDK. Część z nich odpowiada 1 do 1 zasobom, które mamy w CloudFormation, czyli można powiedzieć, że to jest plain vanilla konfiguracja danej usługi. Natomiast są również tak zwane paterny. I takie paterny mogą się opierać wciąż w ramach jednej konkretnej usługi, natomiast już z gotową konfiguracją, która uwzględnia najlepsze praktyki, bądź też na paterny mogą się składać na przykład konkretne architektury, w skład których będą wchodziły różnorakie usługi i wplątując to również najlepszą konfigurację zgodnie z najlepszymi praktykami. I my właśnie sobie z takiego patterna jednego skorzystamy. Mamy zainstalowane te paczki, więc otwórzmy sobie ten plik, w którym definiujemy naszą infrastrukturę i co musimy zrobić, to oczywiście zaimportować te nasze paczki. Żeby było przejrzyście. I słuchajcie, najciekawsza rzecz polegająca na tym wszystkim polega na tym, że to jest cały kod, którym będziemy się tak naprawdę posługiwać w naszym pliku TypeScriptowym po to, żeby stworzyć tę infrastrukturę. Teraz zobaczcie, mamy tutaj VPC, które tworzy nam jedną VPC z 3 AZ-kami. Mamy tutaj klaster, czyli jeden nowy ECS-owy klaster i mamy tutaj właśnie ten pattern. I zobaczcie, mamy ECS Patterns Application Load Balance Fargate Service. I on tworzy konkretny serwis Fargate'owy, wykorzysta informacje, chociażby VPC, które wcześniej stworzyliśmy i podajemy tutaj już konfigurację. Jeżeli chodzi o to, żeby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, jest oczywiście publicznie dostępna taka biblioteka i w każdym z dostępnych języków możecie podpatrzeć kod, który jest wykorzystywany i wszystkie propertiesy, które składają się na taki pattern. I tutaj ta lista tych patternów i również usług jest naprawdę bogata, więc możecie bardzo szybko stworzyć bardzo zaawansowaną architekturę. Bądź też, jeżeli coś troszeczkę bardziej przyjemnego dla oka albo chcecie po prostu szybciej wyszukać różnego rodzaju use case'y, no to jest coś takiego, co się nazywa AWS Solutions Constructs Patterns, więc gotowe właśnie rozwiązania już, które możecie po prostu reużyć w waszych aplikacjach CDK. Dobrze, tutaj mamy w zasadzie wszystko gotowe, mamy cały nasz gotowy plik i zobaczcie, że mamy 29 linijek całościowego kodu. Zapiszę ten plik i słuchajcie, co teraz chcemy zrobić, to po prostu zobaczyć, jak będzie wyglądał output, a więc templatka CloudFormation. I teraz, co znów zrobi CDK? Weźmie to, co tutaj napisaliśmy w kodzie w naszym ulubionym języku i stworzy nam mamy. Więc tutaj mamy w terminalu w tej chwili cały plik YAML-owy. Zobaczcie, jest kodu i linijek, Może łatwiej nam będzie przejść do pliku JSON-a i zobaczcie to, co zrobiło CDK, to te kilka linijek, gotowy tak naprawdę pattern, gotowa biblioteczka i paczka usług została przetłumaczona na plik JSON-owy i YAML-owy i słuchajcie, mamy tutaj linii 1040. Tam mieliśmy 20 kilka. I zobaczcie, tutaj najlepiej w zasadzie jest widoczna ta oszczędność czasu, którą uzyskujemy właśnie wykorzystując CDK do tworzenia naszych templatek infrastrukturalnych. No i dobrze, mamy symfa, więc to, co chcemy zrobić, to po prostu CDK deploy i cała taka nasza architektura zostanie wdrożona na naszym koncie. Zerknijmy jeszcze tylko na CloudFormation, czy coś tutaj się dzieje. Jeszcze nie podłapał. A tu pewnie jeszcze tutaj dostanę powiadomienie, czy na pewno chcę odpalić to. Dokładnie. Zmiany na koncie pod kątem bezpieczeństwa będą się tutaj działy, więc dostaliśmy pytanko, czy jesteśmy pewni, że chcemy to wszystko zaimplementować. Creating CloudFormation Change Set. Zobaczmy, już tutaj coś powinniśmy widzieć. Dokładnie tak, a więc My ECS Constructs tak właśnie nam powstaje. No dobrze, słuchajcie, to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które dla Was przygotowałem. Kilka jeszcze rzeczy, które chciałbym Wam powiedzieć. Tak jak Samuel wcześniej mówił, najczęściej pojawiające się pytanie to okej, dobrze, to z czego w zasadzie ja mam skorzystać? I takie główne rzeczy, które przyświecają przy tym, żeby... Czekajcie, tylko włączę szerowanie ekranu. Przepraszam za incepcję. Dobra, jestem. Główne generalnie kwestie, które warto rozważyć właśnie przy wyborze narzędzia, za pomocą którego tworzymy infrastrukturę, no to tak, Terraform, jeżeli już znamy Terraforma. Wykorzystywaliśmy go wcześniej, na przykład w naszych środowiskach VMware'owych albo w innej chmurze i chcemy teraz albo przenieść się do AWS-u, albo zacząć implementować coś na AWS-ie. Wykorzystujcie Terraforma. Macie tę wiedzę, macie pewnie swoje moduły, znacie zasady działania Terraforma, po prostu wykorzystujcie to. Jak najbardziej jesteście ok z tym, żeby korzystać z Terraforma. W momencie, w którym decydujecie się na to, żeby... w 100% nawet posiłkować się jedną chmurą AWS-ową, albo jesteście na takim etapie, że dopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrastructure as Code, jak najbardziej idźcie w kierunku CloudFormation. Raz, wydaje się być łatwiejsze. Dwa, prawda jest taka, że to jest usługa dostarczana i utrzymywana przez AWS, więc w momencie, w którym pojawiają się nowe usługi, z którymi trzeba zintegrować CloudFormation albo jakiekolwiek inne narzędzie AWS-owe, czy nie też nie AWS-owe do tworzenia infrastruktury, to CloudFormation będzie pierwszym narzędziem, które taką integrację będzie otrzymywało. W przypadku Terraforma, no troszeczkę to może potrwać dłużej. Kiedy CDK wykorzystywać? Wtedy, kiedy po prostu chcecie po pierwsze robić to szybciej, a po drugie chcecie po prostu wykorzystać swoją wiedzę, posiadając wiedzę na temat jakiegoś konkretnego języka programowania. Jeszcze jedna kwestia, która oczywiście się pojawia, to czy możemy w jakiś sposób zrobić sobie pipeliny, które będą utrzymywały naszą infrastrukturę? Jak najbardziej tak i nawet jest to jedna z lepszych praktyk, a więc możemy przechowywać sobie takie templatki w CodeCommicie, która jest usługą prywatnego repozytorium gitowego i następnie za pomocą CodePipeline'a stworzyć sobie nawet etapy testowe, które będą nam testowały całą naszą konfigurację i następnie deployowały te zmiany za pomocą change setów na nasze środowiska docelowe, produkcyjne. Pod kątem pipeline'ów w CDK, z tego co patrzyłem ostatnio na roadmapę, to jest aktualnie w Developer Preview CDK Pipelines, a więc kolejna dedykowana jakby paczka, biblioteka gotowych konstruktów, która umożliwi Wam najpierw stworzenie pipeline'u, który następnie będzie obsługiwał wszystkie Wasze konstrukty, całą Waszą infrastrukturę, która będzie deployowana na konta Wasze, jakieś produkcyjne bądź też nieprodukcyjne właśnie w AWS-ie, a więc to wszystko nadchodzi. Nomen omen w CDK mamy, już niebawem będzie dostępna wersja druga CDK, która też troszeczkę zmienia podejście do tego, jak duże i ile jest tych paczek, bo teraz, tak jak widzieliście, my importowaliśmy pojedyncze paczki związane z EC2, z ECS-em albo z S3, zostanie to zastąpione jedną dużą paczką, która będzie zawierała konstrakty różnych usług. No dobrze, słuchajcie, to tyle z mojej strony. Więc teraz myślę, że Samuel, możemy przejść do zerknięcia na pytania, jakie się pojawiły. Tak, pojawiły się dwa pytania od Marcina. No już o tym mówiłeś, Kamila, ale myślę, że to warto będzie podkreślić. Marcin napisał, że na co dzień używa Terraforma i że składnia CloudFormation wydawała mu się kiedyś skomplikowana, jak ją oglądał, mało czytelna. I jak polecacie tworzyć kod CF-a obecnie? Tylko CDK czy AWS Designer, a może można gdzieś sprawdzić składnię CF-a i pisać w ulubionym edytorze. Jak najbardziej. Znaczy, Marcin, jedna rzecz jest taka, że w teorii Terraform możecie wszystko nim obsłużyć, no ale ma swój język HCL-owy, który w sumie jest czytelny, jest ok. Pod kątem czytania składni CloudFormation również tam się sporo dzieje i moim zdaniem jest coraz logiczniej to robione. Wcześniej, powiedzmy, mieliśmy jeszcze customowe jakieś resursy. Ostatnio mamy również moduły wdrożone w CloudFormation, więc cały ten produkt ewoluuje właśnie w takim kierunku, żeby wykorzystanie go, reużywalność wszystkich zasobów była coraz łatwiejsza. Czy AWS Designer? Szczerze, kilka razy próbowałem tam parę rzeczy wyklikać, nie do końca zawsze mi się udawało to faktycznie bezboleśnie wdrożyć już w CloudFormation następnie, albo coś mi się nie podobało, w jaki sposób to zostało zaimplementowane. No i jest to narzędzie graficzne, ok, dla ludzi, którzy powiedzmy nie mają takiego obycia, czy to z Terraform, czy to z CloudFormation, na start bardzo fajny przykład. Czy to produkcyjnie warto wykorzystywać? Raczej bym się skupił na wykorzystaniu i dywagacji na temat albo CDK, albo CloudFormation. CDK jak najbardziej polecam i sporo tutaj właśnie zasobów jest położonych na to, żeby ten produkt cały czas rozwijać. Co ciekawe jeszcze, właśnie gdzieś tutaj widzę, że kolejne pytanie też twoje pisze o Kubernetesie. Słuchajcie, CDK jest dostępny również w wersji TF, a więc w CDK możecie za pomocą gotowej biblioteki tworzyć kod HCL-owy, czyli właśnie za pomocą CDK możecie stworzyć templetki, które będzie następnie wykorzystywał Terraform do stworzenia infrastruktury i też macie oczywiście kolejny jakby taki smak troszeczkę CDK, który jest w stanie wam za pomocą kodu tworzyć YAML-e do tworzenia waszych środowisk kubernetesowych. Już nie pamiętam, jaki tam był skrót tego, natomiast również za pomocą CDK możecie to robić. Jeszcze jedno pytanko się pojawiło od Sebastiana, że często widzi TypeScripta pokazywanego na szkoleniach z CDK. Słuchaj, Sebastian, nie ma żadnego problemu. Możemy następnym razem z Pythonem to przejść, albo możemy nawet zrobić sesję dedykowaną Pythonowi gdzieś jakoś wcześniej. A czemu z TypeScriptem? Po prostu, jeżeli chodzi o bebechy nawet CDK, on wykorzystuje TypeScripta. TypeScript był pierwszym wykorzystywanym i dostępnym tak naprawdę językiem wspieranym przez CDK, stąd też jest najwięcej zasobów i najłatwiej nam po prostu to zaimplementować i również pokazać w taki sposób, żeby każdy uczestnik naszego wydarzenia mógł to przyswoić, ale nie ma żadnego problemu, możemy również stworzyć jakieś wydarzenie, które będzie się skupiało na CDK właśnie w wersji z wykorzystaniem Pythona. To chyba wszystko, tak wygląda, tak mi się wydaje, Kamil, że jeżeli chodzi o nasz temat, to może nawet uda nam się w godzinie zmieścić, idealnie wręcz. Tak jest. Jest bezpośrednio na slajdzie kontakt do mnie, gdybyście potrzebowali wsparcia w zaprojektowaniu, w zakodowaniu, później może w zarządzaniu infrastrukturą chmurową w AWS-ie albo w innych chmurach. To my jako Hostersi zawsze chętnie pomożemy, tworzymy infrastruktury w kodzie, zgodnie z tym, o czym tu dzisiaj mówiliśmy, także praktyczną korzyść też możecie z tego odczuć, z tego naszego webinarium i z tego tematu. Gdybyśmy nawiązali współpracę, więc zapraszam bezpośrednio jeszcze do mnie do kontaktu i Kamil, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zachęcamy, zapraszamy do oglądania następnych naszych webinariów w Hostersach. Także, a może przede wszystkim tych za AWS-em. Tak jest, ja ze swojej strony też bardzo wam dziękuję za uczestnictwo, za wasz czas. No i dzięki, miłego dnia. Dzięki, cześć.